Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam słuchaczy Radia Maria, witam telewizorów w telewizji Trwam na cotygodniowym spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem, na cotygodniowej audiencji środowej, gdzie Ojciec Święty kontynuuje katechezy poświęcone rodzinie, wszystkim nadziejom, wszystkim zadaniom, jak i wszystkim zagrożeniom, które są związane z rodziną. Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów, którzy znajdują się na placu Świętego Piotra i w tym momencie udaje się do miejsca przewodniczenia dzisiejszej audiencji, która odbywa się przy pięknej pogodzie, przy udziale wielu dziesiątków tysięcy pielgrzymów przybyłych z całego świata. Będziemy mieli możliwość usłyszeć, z jakich krajów przybyli ci pielgrzymi, po streszczeniu katechezy w poszczególnych językach i wówczas usłyszymy też pozdrowienia skierowane przez Ojca Świętego do poszczególnych nacji, do poszczególnych przedstawicieli różnych krajów z całego świata. Katechezy środowe są tymi katechezami, które mają nam przybliżyć te wszystkie tajemnice naszej wiary, a jednocześnie mają pogłębić naszą wiarę. W tym momencie możemy zauważyć, iż Ojciec Święty wita się z księżmi prałatami, którzy później będą czytali straszenie jego katechezy, a wcześniej usłyszymy z ich ust fragment Pisma Świętego, który przed samą katechezą zostanie odczytany. Pamiętam, że ważnym wydarzeniem w niedzielę była msza święta w stulecie masakry odmian. Ojciec Święty powiedział bardzo mocne słowa. Jednocześnie zachęcił do pojednania dwóch narodów. Pamiętam, że zostało zamordowanych przez państwo tureckie ponad 1 500 000 Ormian. Została dokonana ich eksterminacja na terenie Turcji. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niech będzie zawsze z wami. Dal libro della Genesi. Usłyszymy w kilku językach fragment z Księgi Rodzaju. Także ten fragment z Księgi Rodzaju usłyszymy w języku polskim. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Parola di Dio. Du livre de la Genèse. Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Parole du Seigneur. A reading from the book of Genesis. Then God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. The word of the Lord.
Lesung aus dem Buch Genesis. Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Génesis. Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Palabra de Dios. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher. Palavra do Senhor. Qira'atun min sifri takwin. Wa qala Allahu linasna'al insana ala suratina kamithalina. وليتسلط على أسماك البحر وطيور السماء والبهائم وجميع وحوش الأرض وجميع الحيوانات التي تدب على الأرض فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم كلام الرب Czytanie z Księgi Rodzaju. Wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. La catechesi d'oggi è dedicata a un aspetto centrale del tema della famiglia. Dzisiejsza katecheza jest poświęcona centralnemu aspektowi tematyki rodzinnej. Wielkiego daru, jakim Bóg obdarzył ludzkość, stwarzając mężczyznę i kobietę oraz poprzez sakrament małżeństwa. Ta katecheza oraz następna dotyczą różnicy
i komplementarności między mężczyzną a kobietą, będących szczytem Bożego dzieła stworzenia. Kolejne dwie poświęcone będą małżeństwu, dwie katechezy. Zacznijmy od krótkiego komentarza do pierwszego opisu stworzenia w Księdze Rodzaju. Czytamy tam, że Bóg stworzył świat i stworzywszy świat i wszystko, co żyje, stworzył arcydzieło. Stworzył, to znaczy stworzył człowieka, którego uczynił na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i kobietę, niewiastę. I jak wszyscy wiemy, różnica płci występuje w wielu formach życia, w długim szeregu istot żywych. Ale tylko w mężczyźnie i kobiecie nosi ona w sobie obraz i podobieństwo, Boga. A tekst biblijny powtarza to trzykrotnie w dwóch wersetach. Mówi to nam, że nie tylko mężczyzna nosi w sobie obraz Boga, i że nie tylko kobieta nosi w sobie obraz Boga, ale również mężczyzna i kobieta jako para są obrazem Boga. Różnica między mężczyzną a kobietą nie służy ich przeciwstawianiu, sobie, czy też podporządkowaniu, lecz służy jedności i rodzeniu nowych pokoleń, będąc zawsze na obraz i podobieństwo Boga. Uczy nas tego doświadczenie. Aby dobrze poznać siebie i harmonijnie się rozwijać, istota ludzka potrzebuje wzajemności między mężczyzną a kobietą. Gdy tak się nie dzieje, konsekwencje tego są widoczne. Jesteśmy bowiem stworzeni, aby się nawzajem słuchać i pomagać sobie nawzajem. Można powiedzieć, że bez wzajemnego ubogacenia w tej relacji, w myśleniu i działaniu, w uczuciach i pracy, a także wierze, dwoje nie może nawet w pełni zrozumieć, co to znaczy być mężczyzną i kobietą. A kultura nowożytna i współczesna otworzyła nowe przestrzenie, nowe wolności, nowe swobody, nowe głębie, by wzbogacić zrozumienie tej różnicy. Ale wprowadziła również wiele wątpliwości i sceptycyzmu. Zastanawiam się na przykład, czy tak zwana teoria gender nie jest także wyrazem jakiejś frustracji i rezygnacji, która ma na celu zatarcie różnicy seksualnej, ponieważ nie potrafi już z nią sobie poradzić. Tak, grozi nam uczynienie kroku wstecz. Usunięcie różnicy jest w rzeczywistości problemem, a nie rozwiązaniem. Aby rozwiązać swe problemy relacji, mężczyzna i kobieta powinni zamiast więcej do siebie mówić, bardziej słuchać siebie nawzajem, lepiej się poznawać, bardziej miłować siebie nawzajem. Powinni traktować się z szacunkiem i przyjaźnie współpracować. Z tymi podstawowymi ludzkimi, wspieranymi przez łaskę Bożą, z tym fundamentem ludzkim, wspieranym przez łaskę Bożą, można planować jedność małżeńską i rodzinną na całe życie. Więź małżeńska i rodzinna jest poważną sprawą i jest ona
taką dla wszystkich, nie tylko dla ludzi wierzących. Chciałbym zachęcić intelektualistów, by nie porzucali tego tematu, jakby stał się on wtórny wobec zaangażowania na rzecz społeczeństwa bardziej wolnego i sprawiedliwego. Bóg powierzył ziemię przymierzu mężczyzny i kobiety. Jego upadek wyjaławia świat emocji i zaciemnia niebo nadziei. Są już niepokojące znaki i je widzimy, i je dostrzegamy. Chciałbym wskazać wśród wielu dwa punkty, które moim zdaniem powinny być przedmiotem naszego jak najpilniejszego zaangażowania, zadania, wyzwania. Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że musimy zrobić znacznie więcej na rzecz kobiet, kobiety, jeśli chcemy nadać rozmach wzajemności między mężczyznami a kobietami. Trzeba bowiem, aby kobieta była nie tylko bardziej słuchana, ale aby jej głos miał rzeczywisty ciężar, uznany autorytet w społeczeństwie i w Kościele. Już sposób, w jaki Jezus poważał kobiety, czytajmy Ewangelię, w sytuacji mniej korzystnej niż nasza, gdzie kobieta rzeczywiście była na drugim miejscu, nie była poważana, ale sposób, w jaki Jezus poważał kobietę w sytuacji mniej korzystnej niż nasza, rzuca silne światło, oświecające drogę prowadzącą daleko, z której przeszliśmy tylko kawałek. Nie zrozumieliśmy głębokości, nie zrozumieliśmy, jakie rzeczy może nam dać, może nam ofiarować to, co kobieta ma w sobie najcenniejszego. Geniusz kobiety, jak to Ojciec Święty nazwa. Tą drogę trzeba iść z większą kreatywnością i z większą śmiałością. Druga myśl dotyczy kwestii mężczyzn i kobiet stworzonych na obraz Boga. Zastanawiam się, myślę, czy powszechny kryzys zaufania do Boga, który wyrządza nam wiele szkód, sprawia, że usychamy z rezygnacji w niedowiarstwie i cynizmie. Czy nie jest też powiązany z kryzysem przymierza między mężczyzną i kobietą? Opis biblijny bowiem z wielkim obrazem symbolicznym o raju i grzechu pierworodnym, o tym grzechu pierwszym, mówi nam właśnie, że komunia z Bogiem odzwierciedla się w komunii ludzkiej pary, a utrata zaufania do Ojca Niebieskiego rodzi podział i konflikt między mężczyzną a kobietą. Stąd wypływa wielka odpowiedzialność Kościoła, wszystkich wierzących, a przede wszystkim rodzin wierzących, aby na nowo odkryć piękno planu stwórczego, który wpisuje się obraz Boga, a także w przymierze między mężczyzną a kobietą. Ziemia wypełnia się harmonią i zaufaniem, kiedy przymierze między mężczyzną a kobietą przeżywane jest w dobru, w miłości. A jeśli mężczyzna i kobieta szukają go razem, między sobą i Bogiem, to bez wątpienia je znajdą. Jezus zachęca nas wyraźnie do świadczenia tego piękna, jak to zobaczymy
di Dio. Grazie. W tej piękności, która jest obrazem Boga, i jak to zobaczymy w kolejnej katechezie. Très saint père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments. Zostanie streszczona katecheza w języku francuskim do pielgrzymów francuskojęzycznych. Ta katecheza jest skierowana i nastąpią pozdrowienia Ojca Świętego do grup głównie języka francuskiego. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, l'homme et la femme sont à la fois différents et complémentaires. Cette différence est bracia i siostry. Mężczyzna i kobieta są zarazem różni i komplementarni. Ta różnica obecna jest w stworzeniu, ale w przypadku mężczyzny i kobiety jest ono naznaczone obrazem i podobieństwem Boga. Współczesna kultura wprowadza wątpliwości w rozumieniu tej różnicy, niejednokrotnie nie chcąc jej już uznawać, ponieważ nie potrafi sobie z nią poradzić. By odpowiedzieć na trudności w relacjach, mężczyzna i kobieta powinni lepiej się wzajemnie poznawać na płaszczyźnie tej różnicy i bardziej się kochać, by móc zaplanować związek małżeński na całe życie. Prawdą jest natomiast to, że powinniśmy więcej czynić na rzecz kobiety, jeśli chcemy dać więcej mocy tej wzajemności. Komunia z Bogiem odzwierciedla się w komunii pary małżeńskiej, a porzucenie ufności w Ojca Niebieskiego pociąga za sobą podziały i konflikty między mężczyzną i kobietą. Więcej harmonii będzie na ziemi, kiedy przymierze między mężczyzną a kobietą będzie bardziej i lepiej przeżywane. Saluto cordialmente i pellegrini venuti della Svizzera dal Belgio. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów przybyłych ze Szwajcarii, z Belgii, Turcji, Kanady i Francji, szczególnie grupę księży z diecezji Fréjus-Toulon, księdzem biskupem Dominikiem Rejem oraz seminarium świętego Ireneusza z Lyonu. Wszystkim życzę danej pielgrzymki w radości Pana Zmartwychwstałego i zachęcam Was do wejścia w tajemnicę Jego nieskończonego miłosierdzia. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins venus de Suisse, de Belgique, de Turquie, du Canada et de France, en particulier un groupe de prêtres du diocèse de Fréjus-Toulon avec Monseigneur Dominique Ray et le séminaire Saint-Irénée de Lyon. Je souhaite à tous un bon pèlerinage dans la joie du Seigneur ressuscité, vous invitant à entrer dans le mystère de sa miséricorde infinie. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and kolejne pozdrowienia są kierowane do pielgrzymów anglojęzycznych, do grup przybyłych z krajów, które posługują się językiem angielskim. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, drodzy bracia i siostry, kontynuując katechezy na temat rodziny, dziś zastanawiamy się nad komplementarnością mężczyzny i kobiety. Pismo Święte mówi nam,
że stworzył Bóg człowieka na swój obraz, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich, i że mężczyzna i kobieta noszą obraz i podobieństwo Boga, nie tylko jako jednostki, ale także jako społeczność razem. W Bożym planie zróżnicowanie seksualne nie powstało w celu podporządkowania albo komunii i prokreacji. Ta wzajemność przynosi rodzinie ludzkiej harmonię i ubogacenie. Zawiera jednak także nieustanne wyzwanie, aby mężczyźni i kobiety uczyli się mówić do siebie, szanować i kochać się wzajemnie. Obecnie odczuwamy obowiązek zadania, aby działać więcej na rzecz kobiet, uznając wagę i autorytet ich głosu w społeczeństwie i w Kościele. Trzeba też zadać sobie pytanie, w jakim stopniu utrata wiary w Boga w społeczeństwach jest związana z kryzysem tego przymierza małżeńskiego. Wyzwaniem stojącym przed Kościołem, wszystkimi wierzącymi i rodzinami jest ponowne odkrycie piękna Bożego planu, pieczęci Jego obrazu w przymierzu między mężczyzną i kobietą. Kieruję moje serdeczne pozdrowienia do wszystkich pielgrzymów języka angielskiego i gości obecnych na dzisiejszej audiencji, a w sposób szczególny do tych przybyłych z Anglii, Irlandii, Danii, Norwegii, Chin, Indonezji, Nigerii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Dla was wszystkich, dla waszych rodzin, proszę o pokój i radość zmartwychwstałego. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Ireland, Denmark, Nigeria, Norway, China, Indonesia, Canada, and the United States. Upon you and your families, I invoke the peace and joy of the risen Lord. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden. Kolejne pozdrowienia, jak i stoszenie katechezy zostaje skierowane w języku niemieckim dla pielgrzymów przybyłych z krajów niemieckojęzycznych. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, die heutige und die nächste Katechese handelt vom Unterschied und der wechselseitigen Entsprechung von Mann und Frau. Zur Gottebenbildlichkeit des Menschen gehört auch der Unterschied der Geschlechter. Als Mann und Frau, aber auch als Paar, ist der Mensch Abbild Gottes. Ohne die Erfahrung der Gegenseitigkeit von Mann und Frau kann der Mensch nicht harmonisch heranwachsen und nicht recht verstehen, was Mann und Frau sein bedeutet. Die heutige Kultur hat neue Möglichkeiten eröffnet, um das Verständnis dieses Unterschieds zu vertiefen, zugleich aber auch Zweifel und Skepsis gebracht. Man fragt sich, ob die Gender-Theorie oft nicht Ausdruck von Frustration und Resignation ist und den Unterschied der Geschlechter auslöschen will, weil sie nicht fähig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Doch den Unterschied zu beseitigen ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Gott hat dem Bund von Mann und Frau die Erde anvertraut. Das Scheitern dieses Bundes hat folglich schwerwiegende Auswirkungen. Zwei Punkte scheinen vordringlich. Zum einen muss noch viel mehr für die Frau getan werden, um der Gegenseitigkeit von Männern und Frauen mehr Kraft zu verleihen. Der Umgang Christi mit den Frauen erhält dabei den weiteren Weg, der mit Kreativität und Kühnheit beschritten werden muss. Zum anderen müssen wir über den Zusammenhang zwischen der allgemeinen Krise des Gottesvertrauens und der Krise der Verbindung von Mann und Frau nachdenken.
Der Verlust des Vertrauens in Gott schafft Konflikt und Spaltung zwischen Mann und Frau. Von daher ist es wichtig, die Schönheit des Schöpfungsplans, der die Gott-Ebenbildlichkeit auch in den Bund von Mann und Frau einschreibt, wieder zu entdecken. Di cuore saluto i pellegrini provenienti da paesi di lingua tedesca, nonché dal Belgio e da paesi. Serdecznie witam pielgrzymów z krajów niemieckojęzycznych, a także z Belgii i Holandii. Szczególnie pozdrowienie kieruję dla grup podejmujących apostolat wśród niewidomych archidiecezji Wiednia, do ministrantów z Eupen i do sióstr Boskiego Zbawiciela, które świętują 25 lat profesji zakonnej. Zmartwychwstały Pan, niech napełni was swoim pokojem i radością. Jego żywe słowo niech was prowadzi po waszych drogach. Niech was Bóg błogosławi, was i waszych bliskich. Von Herzen grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache, sowie aus Belgien und den Niederlanden. Besonders heiße ich die Gruppe des Blindenapostolats der Erzdiözese Wien willkommen, wie auch die Ministranten aus Eupen und die Schwestern vom göttlichen Erlöser, die ihr 25-jähriges Professjubiläum feiern. Der auferstandene Herr erfülle euch mit seinem Frieden und seiner Freude. Sein lebendiges Wort leite euch auf eurem Weg. Gott segne euch und eure Lieben. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará kolejna grupa, do której jest skierowane pozdrowienie i stoszczenie katechezy, to są pielgrzymi języka hiszpańskiego. Ojciec Święty sam odczyta to stroszczenie do pielgrzymów języka hiszpańskiego z treści katechezy, którą przed chwilą wygłosił w języku włoskim. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la diferencia y a la complementariedad entre el hombre y la mujer. El libro del Génesis insiste en que ambos son imagen y semejanza de Dios. No solo el hombre por su parte, no solo la mujer por su parte, sino también la pareja. La diferencia entre ellos no es para competir o para dominar, sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y para la generación. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza katecheza jest dedykowana różnicy i komplementarności między mężczyzną i kobietą. Księga Rodzaju podkreśla, że są oni zarówno obrazem i podobieństwem do Boga, nie tylko mężczyzna i nie tylko kobieta jako osobne podmioty, tylko również jako para. Różnica między nimi nie jest konkurowaniem albo dominacją, ale to spotkanie mężczyzny i kobiety wymaga wzajemności i komunii. Powiem, mężczyzna i kobieta na obraz Boga i na podobieństwo Boga został stworzony. Na tej komplementarności jest oparta jedność małżonków i rodziny na całe życie, podtrzymywana przez łaskę Boga. Człowiek jest zachęcony do tego, człowiek, czyli mężczyzna i kobieta, aby się wzajemnie słuchali i wzajemnie pomagali. Ważnym jest, abyśmy wiele więcej robili na rzecz kobiety, żeby była nie tylko bardziej rozpoznawalna, ale żeby także jej głos miał realną wagę i efektywny autorytet w społeczeństwie i w Kościele. Z drugiej strony należy zadać pytanie, czy kryzys wiary w ojca nie jest również efektem
kryzysu przymierza między mężczyzną a kobietą. To tutaj rodzi się odpowiedzialność Kościoła i wszystkich wierzących, aby na nowo odkryć piękno i projekt stworzenia Boga. Bardzo serdecznie pozdrawiam pielgrzymów hiszpańskojęzycznych, zwłaszcza grupy przybyłe z Hiszpanii, Meksyku, Argentyny, Ekwadoru i innych krajów Ameryki Łacińskiej. Kochani bracia i siostry, kiedy mężczyzna i kobieta razem współpracują z planem boskim, ziemia wypełnia się harmonią i nadzieją. Niech was Bóg błogosławi. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Deus criou o ser humano à sua imagem. Catechezy w języku portugalskim, kierowane do pielgrzymów przybyłych z krajów posługujących się językiem portugalskim. Diz-nos que não só o homem em si mesmo é imagem de Deus, nem só a mulher em si mesma é imagem de Deus, mas também o homem e mulher, como casal, são imagem de Deus. A diferença entre o homem e a mulher não tenha em vista a contraposição nem a subordinação, mas a comunhão e a geração. E isto sempre à imagem e semelhança de Deus. A propósito, a cultura moderna gerou muitas dúvidas e criou muito ceticismo. Pergunto-me se a chamada teoria do gender não seja a expressão de uma desistência e frustração, negando a diferença sexual, porque não sabe entender-se com ela. A remoção da diferença é o problema, não a solução. Para resolver os seus problemas de relação, o homem e a mulher devem mutuamente falarem-se mais, ouvirem-se mais, conhecerem-se mais e amarem-se mais. Deus confiou a terra à aliança do homem e da mulher. A falência desta aliança gera a aridez dos afetos no mundo e obscurece o céu da esperança. Por isso, é grande a responsabilidade que têm todos os crentes de descobrir e dar a conhecer a beleza do desígnio criador de Deus. A terra enche-se de harmonia e confiança quando a aliança entre o homem e a mulher é vivida como deve ser. E se o homem e a mulher a procurarem juntos entre si e com Deus, sem dúvida que a encontram. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Caríssimi peregrini di lingua portoghese, najdrożsi pielgrzymi języka portugalskiego, witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam wiernych z parafii Turon i grupę kapłanów z Portugalii. Niech was Pan błogosławi, abyście byli wszędzie i dla wszystkich jak latarnia dająca światło Ewangelii. Niech ta pielgrzymka ożywi w waszych sercach współodczuwanie z Kościołem i życie z Kościołem. Maria Madonna, niech towarzyszy i chroni was wszystkich i waszych bliskich. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, bem-vindos. Saúdo cordialmente os fiéis da paróquia de Torrão e o grupo de sacerdotes de Portugal. O Senhor vos abençoe para seres em toda a parte farol de luz do Evangelho para todos.
Possa esta peregrinação fortalecer nos vossos corações o sentir e o viver com a Igreja. Nossa Senhora acompanhe e proteja a vós todos e aos vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر. Kolejne pozdrowienia i streszczenia katechezy papieskiej są kierowane do wiernych języka arabskiego, do tych wszystkich, którzy przybyli z krajów arabskich, szczególnie z Bliskiego Wschodu. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. في مسيرة تعاليمه عن الأسرة تكلم قداسة البابا اليوم عن الاختلاف والتكاملية بين الرجل والمرأة منطلقاً من قصة الخلق حيث نقرأ أن الله خلق الإنسان على صورته ذكراً وأنثى ومن ثم فالإنسان فالكائن البشري يحتاج للتبادلية بين الرجل والمرأة كي يتعرف على ذاته وكي ينمو بتناغم في الفكر والفعل وفي المشاعر والعمل وحتى في الإيمان إن فشل العلاقة هذه يصيب العالم بجفاء المشاعر والإحباط والمرض ودعا البابا للعمل أكثر في المجتمع وفي الكنيسة من أجل المرأة موضحا أن أزمة الثقة الجماعية في الله هي مرتبطة بأزمة العلاقة والعهد بين الجنسين حيث أن فقدان الثقة في الآب السماوي ينتج أيضاً الانقسام والصراع بين الرجل والمرأة وهنا تظهر مسؤولية الكنيسة وجميع المؤمنين في إعادة كشف جمال تدبير الخالق وتأكيد المسؤولية التي منحها الله للإنسان بنقش صورته في العهد بين الرجل والمرأة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Libano. Bardzo serdecznie kieruję moje pozdrowienia do wiernych języka arabskiego, szczególnie pochodzących z Libanu i Bliskiego Wschodu. Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę na swój obraz, dając im tę samą godność i równość. Pracujmy w Kościele i społeczeństwie, aby ta równość była szanowana, odrzucając wszelkie formy przemocy lub niesprawiedliwości, szczególnie wobec kobiet. Pan niech wam błogosławi i strzeże was od zła. أتوجه بتحية قلبية للمؤمنين الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من لبنان ومن الشرق الأوسط. لقد خلق الله الإنسان ذكراً وأنثى على صورته ومنح كليهما ذات الكرامة والمساواة. لنعمل إذن في الكنيسة والمجتمع على احترام هذه المساواة ورفض كل شكل من أشكال التعالي أو الظلم لا سيما ضد المرأة. ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم من الشرير.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto streszczenie dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza katecheza jest poświęcona wielkiemu dobrodziejstwu, jakim Bóg obdarzył ludzkość, stwarzając na swój obraz mężczyznę i kobietę oraz ustanawiając sakrament małżeństwa. Różnica płci nie służy przeciwstawianiu się sobie mężczyzny i kobiety, czy też podporządkowaniu kogoś z nich, lecz służy jedności, przekazywaniu życia, ich wzajemnemu ubogacaniu się. Kultura współczesna otworzyła nowe przestrzenie, by pełniej zrozumieć tę różnicę. Stworzyła niestety również wiele wątpliwości. Czy na przykład teoria gender nie jest także wyrazem jakiejś frustracji, która ma na celu zatarcie różnicy seksualnej, ponieważ nie potrafi już z nią sobie poradzić? Komplementarność relacji mężczyzny i kobiety domaga się ich wzajemnego poznawania się, zrozumienia, miłości i przyjaznej współpracy. Trzeba, aby rola kobiety była dzisiaj bardziej dostrzegana w społeczeństwie i w Kościele, by jej głos i autorytet był doceniany i szanowany. Sposób, w jaki Jezus odnosił się do kobiet w sytuacji mniej korzystnej niż nasza, wskazuje nam drogę, którą należy pójść z większą kreatywnością i odwagą. Zastanawiam się także, czy powszechny kryzys zaufania do Boga, który wyrządza wiele szkód, nie jest też powiązany z kryzysem przymierza sakramentalnego między mężczyzną a kobietą. Opis biblijny o raju i grzechu pierworodnym przypomina, że komunia z Bogiem odzwierciedla się w komunii ludzkiej pary, a utrata zaufania do Niego rodzi podział i konflikt między mężczyzną a kobietą. Stąd wynika dzisiaj wielka odpowiedzialność Kościoła, wszystkich wierzących, aby na nowo odkryć i ukazać światu piękno planu stwórczego, który wpisuje obraz Boga także w przymierze zawierane między mężczyzną i kobietą. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluti pellegrini polacchi, in modo particolare tutti gli sposi. Insieme a voi rendo grazie a Dio per la gioia e per la pace delle coppie felici. Sappiamo tuttavia quanto sono le famiglie e i coniugi provati dalle crisi e dalle divisioni. La raccomando alle vostre preghiere. Confidando nella potenza di Cristo risorto, riscoprano la forza unificante dell'alleanza sacramentale e ricostruiscano la reciproca fiducia nel perdono e nella riconciliazione. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam pielgrzymów polskich, szczególnie wszystkich małżonków. Wraz z wami dziękuję Bogu za radość i pokój małżeństw szczęśliwych. Wiemy jednak, jak wiele rodzin, małżeństw jest doświadczonych kryzysem i rozbiciem. Polecam ich waszej modlitwie. Niech ufni w moc Chrystusa Zmartwychwstałego
odkryją na nowo jednoczącą siłę sakramentalnego przymierza, a w przebaczeniu i pojednaniu odbudują wzajemne zaufanie. Serca wam błogosławię. Saluto cordialmente i superiori e i seminaristi del Seminario Maggiore di Grodno in Bielorussia, venuti in pellegrinaggio di ringraziamento per i 25 anni della sua attività. Bardzo serdecznie pozdrawiam pielgrzymów z Białorusi, a zwłaszcza seminarzystów, którzy przybyli, aby świętować swoje 25-lecie istnienia. Niech wasze spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym pozwoli wam na nowo odkryć powołanie, do którego Pan was ciągle powołuje. Avrete il coraggio di testimoniare il Vangelo con franchezza e misericordia. Vi benedico con affetto, sia lodato Gesù Cristo. Umiłowani, wizyta na grobach apostołów Piotra i Pawła niech wam przypomina, że powołania do kapłaństwa to przede wszystkim osobiste spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym, który wzywa i posyła swoich uczniów, by doprowadzić wszystkich do przyjęcia dobrej nowiny o zbawieniu. Z Nim zjednoczeni będziecie mieć odwagę, by być świadkami Ewangelii z odwagą i miłosierdziem. Błogosławię wam z miłością. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Радосную новину об избавлении. Объединённые с ним будьте мужными, как свидетельствовать Евангелие со щиростью и милосердностью. Я благословляю вас с любовью. Хвала Иисусу Христу. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana po pozdrowieniu kleryków z seminarium, z Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie na Białorusi, którzy przybyli w pielgrzymce dziękczynnej do Rzymu, teraz witani są i pozdrawiani pielgrzymi języka włoskiego. Za chwilę Ojciec Święty wymieni, pozdrowi przynajmniej niektóre z tych grup, które przybyły z Włoch lub spoza granic Włoch, a posługują się językiem włoskim, są grupami włoskojęzycznymi. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów włoskojęzycznych. Sono lieto. Z radością witam i przyjmuję studentów Claretianum, obecnych tutaj z okazji Roku Życia Konsekrowanego, a także witam bardzo serdecznie siostry zakonne Najświętszego Sakramentu, które świętują 300 lat istnienia swojego zgromadzenia. Zachęcam was, abyście przeżywali wasze powołanie zakonne z radością i entuzjazmem uczniów zmartwychwstałego Pana, zawsze wierni charyzmatowi swoich fundatorów. Pozdrawiam kapłanów miłosierdzia, szkołę z Viterbo, a także Reale Mutua Assicurazione oraz grupy parafialne, a szczególnie wiernych Szczedwinaria i Airola. Także pozdrawiam grupę z Arezzo, która przybyła, która mi przekazała także
książkę, opracowania dotyczące swojej historii. Szczególnie myślę dziś o młodych i chorych, a także o nowożeńcach. W okresie wielkanocnym zachęcam was, abyście byli prawdziwymi świadkami zmartwychwstania, szczególnie w waszych rodzinach i środowiskach życia. Drodzy młodzi, zwłaszcza wy, uczniowie Szkoły Świętej Elżbiety w Rzymie, pamiętajcie, że miłosierdzie jest najpiękniejszym darem Boga. Drodzy chorzy, niech pocieszy was Ojciec Niebieski. I wy, drodzy nowożeńcy, żyjcie miłością, naśladując miłosierną miłość Jezusa. Miłość miłosierną Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożeni nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławieństwem Ojciec Święty zakończył dzisiejszą audiencję. Wśród wielu grup były także grupy z Polski, a można było zauważyć wśród tych grup polskich m.in. grupę ze Skrzydłowa. Ojciec Święty dzisiaj poświęcił swoją katechezę, kolejną z katechez, rodzinie i wszystkim zadaniom wynikającym z tego powołania do bycia mężczyzną i kobietą i z tego zadania, które wynika z tworzenia małżeństwa. Widzimy na obrazach telewizji TVN, iż obecnie Ojciec Święty wita się i błogosławi księży biskupów, arcybiskupów, kardynałów, którzy podchodzą do niego po katechezie. Na koniec przypomnijmy myśl Ojca Świętego Franciszka. Aby na nowo odkryć piękno planu stwórczego, który wpisuje obraz Boga także w przymierze między mężczyzną i kobietą. Ziemia wypełnia się harmonią i zaufaniem, kiedy przymierze między mężczyzną a kobietą przeżywane jest w dobru. A jeśli mężczyzna i kobieta szukają go razem między sobą i Bogiem, to bez wątpienia je znajdą. Jezus zachęca nas wyraźnie do świadczenia tego piękna. I tą myślą zechciejmy się dzisiaj, drodzy słuchacze Radia Maria, widzowie telewizji TVN, pożegnać. Zapraszają Państwa na następne spotkania, na następne transmisje. Żegna się z Państwem Ojciec Marian. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.